Nie wiem, czy widziałeś. Tak, widziałem, Flavex. Nawet przeczytałem twój komentarz na głos. Mało mnie interesuje, co ludzie będą pisali w komentarzach o mnie. Jeśli tobie to jakoś przeszkadza, czy coś, to w stylu możesz komentarze ofnąć. Nie lubię. Ja uważam, że jeżeli mam wrzucać film z wyłączonymi komentarzami, to już lepiej, jakbym nie wrzucał tego filmu. Ja miałem topa? Nie. Nie, 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 Apollo, ja teraz. To, ta gierka to jest jeszcze draft, bo chciałem tego. Wukonga, nie? Ale spróbuję zagrać Irelius z tym buildem. Black Cleavera, Witsenda, Boczka. Nie, naprawdę, jeżeli ktoś pisze wam o zabieraniu tego, fragów, o KS-owaniu, to nie ma pojęcia o tej grze, nie rozumie. Poza tym jungler jest jedną z najlepszych osób do przechowywania killi, dlatego że powiedzmy, jeżeli załóżmy, że kill jest równy 1 killi, a asysta to jest pół killa. Jeżeli jakby jungler będzie miał większość fragów, na przykład jungler przyjdzie do mnie i on zabije. I on będzie miał jednego, a ja pół killa, to on lepiej przeniesie tą przewagę jednego fraga, niż ja bym to zrobił, bo jakby jungler cały czas lata po mapie, nie? Uderzyła mnie? Gdzieś tak bardzo mało zadała. No fuck. Jeden na to atak więcej mogłem wcisnąć. Skoczy? Nie. Kurde, mam taki odruch, że zawsze puszuję linię. Ja jestem osobą, która z zasady jest stanie ciągłego puszu, ale to jest dla mnie niedobre, bo wtedy przeciwnicy są poza moim zasięgiem. Powinienem zacząć częściej frizować linię. Czy ona chce zostać? Raczej nie. Ona mnie nie hitnęła. Egzekucja. Jak coś. Tylko expa ma trochę więcej. Lani, nie przejmuj się. Jak ktoś jakby... Po co się przejmować ludźmi głupimi, nie? Jak ktoś pisze KS, to naprawdę w ogóle nie rozumie, o co chodzi w grze. Fuck.
Spróbuję sfrizować tą linię. Już się nie da. Kurde, za daleko szedł ten minion. Chyba, że będzie już cała Q. Okej, dobra. Jednego auto-ataku mi zabrakło, żebym ją wcześniej zabił. Czy dzisiaj master? No nie wiem. Dawno nie grałem w LoL'a. Tak, no miałem znowu przerwę i jakby... Czy dam radę dzisiaj wbić tego mastera? Zdziwiłbym się szczerze. Podejrzewam, że trochę będę underperformował. Jeszcze po tej grze może spróbuję zagrać na tym Wukongiem i dopiero wtedy włączymy tryhard. Solo queue. Nie zastanawia, czemu ta gra jest tak zrobiona, że jeden gracz może wygrać całą grę, bo mimo jest to strasznie niesprawiedliwe. Wiesz, co jest ciekawe? Że narzekasz na coś zupełnie innego niż każdy. Wszyscy ludzie narzekają, że nie mogą solo kernąć, a ty narzekasz na to, że inni solo kerują. Ciekawe. Ja jakby, no nie wiem. Ja chciałbym, żeby było tak, że jedna osoba może kernąć, ale moim zdaniem tak nie jest. Ciekawe, jak ten buff Botka działa na masterze. Zobaczyłem master w czacie. Napisane. I tak zacząłem sobie rozkminiać. I musi być kozacki, nie? Co ty robisz? Dlaczego on tak szybko? On na homeguard... Nie, to nie były homeguardy. No, świecił się na złoto, jak bieg, jakby miał homeguardy, ale nie miał ich. Wydaje mi się, że to zależy od rangi. Znaczy, jak masz wyższą rangę, to wygrasz solo, nie? Z ludźmi, którzy mają niższe rangi. Ale chyba nie o to chodziło. Dawaj! Nie wiem, po co rzuciłem tą R-kę. Szczerze, tutaj i tak chcę się cofnąć po tej fali. Kto tam? Shen idzie? Shena mam się bać. Może 2-3 gierki z widzami dla rozgrzania przed solo queue? No nie wiem. Teraz trochę chcę tutaj pograć, bo jak gram, to wbijają mi się, od razu esencja mi się wbija, na tym koniecie nie zależy, nie brakuje mi jakoś bardzo dużo do tego, do wszystkich postaci. Bo tego dostał buffa? Tak, dostał buffa. Jestem w Silverze i mainuję Rengara. Nie wiem, jak mam grać, jak mój team mnie niszczy w ogóle. Jeżeli chodzi o tego Kaina, co niby był na Homeguardzie, to jest tak, że po przemianie w Darkina albo Assassina, Kain dostaje Homeguarda. Naprawdę? Kain ma Homeguarda wcześniej niż każdy inny? Lol, ej, ale to jest kozacka rzecz. Dziękuję. Znaczy, fajnie, nie sądziłem, że się dowiem. Z donejcika, takiej soczystej ciekawostki, nie? Naprawdę? Zresetowało się. Czy on zabił? No, chodź tutaj, chodź. Pewnie nie złapały jej. Przecież, że jej nie złapało.
Nie podejdzie tutaj. No i mam dużo leczenia, ja się nie muszę wracać. Zaczęła się już akcja na giełdzie kupować, bo zaczęły ostro spadać. Ja trochę miałem wcześniej, trochę dokupiłem. Ja już wcześniej miałem akcję, nie? Krótkoterminowo jestem na minusie, ale jakby... Dostałem golda, prawda? Tak. Ale jakby wiedziałem, że stracę na początku. Znaczy trochę miałem jeszcze, jakby na przykład trzymałem niektóre akcje od roku. Po prostu ich nie wyprzedałem na czas. Ale on ma tylko raz ma po przemianie. Okej, dobra. Choren. 5 zł. Ale ten Home Guard jest jednorazowy XD. Plus jest taki, że jest dużo mocniejszy boost do speeda. Okej. Ciekawe, jakby... Grałem Kane'em i nigdy tego nie zauważyłem. Ale chyba dlatego, że Home Guard jest takim neutralnym buffem, że go można ignorować, nie? Ta dodatkowa prędkość, że nie musisz się nad nim zastanawiać, nie uruchamiasz go i tak dalej. Miałam niedawno gierkę, w której Master Verli zdobył 2 kila, a potem już się tak rozpędził, że nie byliśmy w stanie go zatrzymać. Za mało CC, w enemy tylko Master był do przodu, solo karował. No jak nie masz CC-ków, to jest normalne. Ja się zastanawiam jakby, jak te 4% dodatkowego damage'a działa na Masterze, bo to się wydaje na nim bardzo mocne. Zwłaszcza, że Master dostał mechanizmy do resetowania autoataków jakiś czas temu, z W na przykład. Co się tutaj dzieje? Dobra. Master dostał mechanizmy do resetowania autoataków, na przykład z W. I na nim te procenty bardzo szybko się stokują, nie? Także nawet rushowanie botka na Masterze wydaje się mocne. Wcześniej można było, nie? Nie było to głupie. Na Irelia botk najlepszy, botk Witsen, to takie fajne dwa itemki. Chcę właśnie spróbować, bo ludzie teraz tak podobno grają. Jakby ja nie do końca widzę zaletę tego. Nie rozumiem, dlaczego to miałoby być lepsze od Trinity. Łukasz Sawicki. 2 zł. Chodzi mi o to, że na niskich rangach często trafiam na ludzi, którzy grają, moim zdaniem, cancer szampionami. Master Trynda, moja druzyna zażywczaj nie wie, jak na nie grać i takim sposobem jedna postać wygrywa grę main supa. Okej. Okay. Nie. Nie, Łukasz. Moja drużyna zazwyczaj nie wie, jak na nie grać. No tak, pewnie, że nie wie. Ale dlaczego twoja... Ale przeciwna drużyna też nie wie, jak grać na ciebie. W niskich rankingach nikt nie wie, jak grać na nikogo. Ludzie grają na odruchach. Na przykład dostaję damage, muszę się cofnąć. Nie ma kalkulacji, nie ma tam, nie wiem, kalkulowanych combo na przykład, że wiesz, że twoje combo zadaje 1000 damage, dlatego skoro, jako że mam Ignite'a, to zabiję swojego przeciwnika. Jeżeli rzucę w niego 2, to ataki pełne combo i Ignite'a. Nie ma kalkulacji. Jest tylko... No tak jak mówiłem, granie na odruchach. Okej. Okay. Mogłem uciec, użyć botka i zacząć uciekać. On jest nafidowany, ja tego nie widziałem. To, że jesteś mainem supporta, nie ma tutaj znaczenia. Za to znaczenie ma to, że zrzucasz winę na team. Ustawiasz się nad nimi, mimo że jesteś w tej samej randze, to ustawiasz się nad nimi. Mówisz, że jest Master i Trynda w przeciwnym teamie, ja wiem, jak na niego grać, ale mój team nie wie i dlatego przegrywamy. I to jest bardzo słabe. Lepiej jakbyś ten... szukał tego, co ty możesz zrobić lepiej. Nawet wiedząc, że twój team popełnia błędy, bo to oczywiste, że oni popełniają błędy i to nie o to chodzi. Tylko kwestia jest taka, że musisz wiedzieć, że ty też popełniasz błędy i przeciwnicy też. Czy zabiłem miniony na to? Tak. Idzie do mnie od dołu Kane.
Znaczy, jeżeli chodzi o podstawy, czyli CC na Mastera, to oni zupełnie to olewają, grając z Braumem. Okej, okay, ale... przeciwnicy... I twój team, i przeciwnicy grają na rangi, w których są. Brązy po prostu nie rzucają CC-ków na Mastera. To jest to, co brązy robią, czyli nie rzucają CC-ków na Mastera. To jest normalne, ale... Ale to nie jest tak, że możesz mieć do końca o nich o to pretensje. Bo to jest powód, dla którego są w brązie. Jakbyś grał lepiej od nich, to byłbyś w wyższej dywizji. Grałbyś z ludźmi, którzy tego nie robią. Może akurat ty rzucasz ceceki na Mastera, nie? To bardzo możliwe. Ale są rzeczy, których inne, których nie robisz i przez to przegrywasz jakby, nie? I przez to jesteś na ich poziomie. O, drugiego Q nie zdążyłem rzucić. Zabiłbym ją. Noxy, dlatego według mnie, może niezbyt często, ale zdarza się, że ktoś może wykrywać gierkę Sora. Tak, to prawda. Może. Ja nie mówię, że nie. Są gry kierowane solo. Tylko ich jest bardzo mało. To jest taki malutki procent gier. Kiedyś można było solo łatwiej wygrywać gry. Teraz dużo ciężej przenosi się przewagę, dużo ciężej się wygrywa. Chociażby dlatego, że na przykład supporty roamują, prawda? I dobry i ominie wszystkie cytaki? Nieprawda. Ale dobry i ominie bardzo dużo. Tylko, że jak jest dobry team, to możecie skolejkować cytaki na przykład, tak żeby obu nie uniknął. Wracając, teraz jest tak, że na przykład supporty roamujące nie pozwolą ci się tak często zesnowbolować na linii, żebyś mógł miał potem na tyle dużą przewagę, żeby wykerować. Jest w grze trochę mniej... Chcę powiedzieć, że jest trochę mniej damage'a, ale są wyjątki. Bo właśnie są takie postacie i moim zdaniem one są bardzo dobre do kierowania solo. Jak na przykład Rengar. Widziałem tyle Rengarów kierujących solo na wysokich dywizjach. Generalnie do solo kierowanie burst damage jest najlepsze, nie? Zrobili Drake'a, no. To trochę moja wina, bo śpię. Zamiast grać. A ja otypekuję jedną postać i mam to w dupie, nawet nie zwalam nic na tym, tylko szukam swoich błędów. Słuchajcie, dzisiaj widziałem takiego... bo ja jestem na kilku grupach związanych z LoL'em. Na większości już powyłączałem posty, bo nie mogłem tego czytać. Czasami to też jest na mojej grupie. Bo często widzę takie posty właśnie, że o, nie mogę wygrać, bo mam noob teamy. Co zrobić, jak mam noob teamy? I tam ludzie tak poważnie patrzą i kiwają głowami, no ciężko jest na noob teamy, ciężko, ale graj tą postacią, tą, nie tiltuj się i coś tam. Jakby koncepcja noob teamu jest taka głupia, bo problem jest taki, że w jednej grze możesz mieć słaby team, możesz mieć 0-20 gościa, ale ludzie nie rozumieją tego, że ranking to nie jest efekt jednej gry i to nie jest tak, że przez tego konkretnego feedera siedzisz w brązie albo przez tych 10 konkretnych feederów siedzisz w brązie. A ja, no i właśnie jestem na tych kilku grupach, na większości już powyłączałem powiadomienia, ale dzisiaj widziałem akurat z grupy na Seja gościu chyba, z tego co pamiętam, i tak napisał bardzo ładnie, wysłał swoje match history i mówi: gram jak gówno, chłopaki, co mogę zrobić? I tak, pochwaliłem go. Poklepałem po głowie, bo bardzo propsuję ludzi, którzy mówią, że grają jak gówno, zamiast tego, że ich teamy grają jak gówno. Wiecie, no to już jest trochę nudne po prostu. Co to jest? Nie widziałem jeszcze nigdy tego. Co to jest? Mam kolejnego delikwenta na rozmowę. No to dobrze, Gierbert. To trzymaj go. Nie mówię, że dzisiaj. Na razie chcę wrzucić to. Tą rozmowę. Dawaj! O, nice.
Opłaca się flashować po tego Shana? Chyba nie. Nie zamierzam. Myślicie, że uda nam się? Z flashem zamierzam wejść w Jinx. O fuck, Kent żyje, a ja misnąłem. Ej, dobra, wiecie co? Okej, okay, nie żyje Kent. O, czekaj. Chodzi o Rocket Jumpa. No to wszystko zależy od MMR, bo możesz być w brązie i wygrywać, bo masz lepsze win rate, to wyjdziesz, ale jak ktoś ma słabe MMR w brązie, to będzie ze słabiakami, ty pewnie mi grał w brązie. Generalnie, faktycznie, jeżeli chodziło o ciebie z tym, ten, że ty jesteś ewentualnym delikwentem do rozmowy, to się mylisz. Jakby słabe MMR działają tak, że nie wpływają na dobieranie twojego teamu, tylko obu teamów. Jak jesteś w brązie i masz słabe MMR-y, to ty grasz z Arionami i przeciwnicy też są Ironami. Także, no, rozumiesz, jakby? I w sumie wtedy powinieneś mieć większy winrate. Ale jak masz 70% winrate w Ironie czwartym, to nie znaczy, że zasługujesz na brąza. Mam nadzieję, że to jest jasne. I nie ma osoby, która by się z tym nie zgodziła. Co byś polecił takiemu graczowi Silvera, żeby grał lepiej? No właśnie, żeby grał lepiej w sumie. No nie wiem, nie ma jednej rady takiej. No na przykład czat, słuchajcie. Jak lepiej rysować albo malować? No to nie jest kwestia jednego tipu. To jest kwestia wielu rzeczy, które się tak łączą troszeczkę, nie? Zły item trochę złożyłem, ale dobra. Black Cleavera chciałem. Czy oglądasz stand-upy? Nie. Znaczy czasami, ale rzadko. Bo no nie mam czasu, jakoś tak, nie wiem. Jakoś tak serio, brakuje godzin w trakcie dnia, nie robię nic produktywnego. Trochę streamuję, to jest produktywne dla mnie. Z mojej perspektywy. A co ja poza tym robię, nie wiem. Znaczy streamuję, interesuję się giełdą, oglądam anime, oglądam filmy, seriale, ale to nie wszystko, także każdego dnia, także no. Ale tych jakoś brakuje faktycznie tych godzin. O. Kata tu jest. Tu jest wart. Ha! Uuu! Cześć koleżanko! Złopana ślicznotka. Jinx. Ale też Gilbert, tak wiesz. Jak z kimś rozmawiasz, to wydaje mi się, że nie powinieneś mówić znając życie, nie? Jakby. Nawet jak masz rację, to nie jest dobry sposób na prowadzenie dyskusji. Naprawdę muszę go ignitować. ten tu skacze. Okej, to było zabawne.
Ja nie płaczę o tym w ogóle. Wiesz co, ale z tego co rozumiem, masz jakieś pretensje do systemu MMR. To jest prawie to samo. Tak z technicznego punktu widzenia.